tvpodkarpacie.pl. Rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Sprawdziliśmy, jak spędzą je sanoczanie i gdzie ich zdaniem można wypocząć, ładując baterie przed kolejnym rokiem nauki i pracy. Zapraszamy do obejrzenia sondy. Głównie odpoczynek chyba. Ja wyjeżdżam za granicę. A do pracy czy tak, do pracy. Ja też za granicę, ale na wakacje. Jedziesz na wakacje? Tak. A gdzie? Nad morze i na Zakopane. I co będziesz robić nad morzem? Spać w fotelu. O, super. A będziesz pływać w morzu? Nie umiem. Jedziemy do pracy, do Anglii. Wiem. A kiedy czas na wypoczynek? Nie ma. Obijałyśmy się cały miesiąc, bo jesteśmy maturzystkami, więc teraz czas na pracę. Wspólne plany. Praca. Tak, praca. Jak najbardziej praca. A kiedy czas na wypoczynek? Na razie na pewno nie. Na przykład w Sanoku skansen. Bardzo fajnie pójść, jeżeli ktoś nie był i nie widział, to do skansenu. Bardzo fajnie, można zobaczyć, jak to kiedyś ludzie żyli. Planuję ze znajomymi pojechać gdzieś na basen, ale generalnie raczej pracuję teraz, żeby sobie gdzieś pojechać. A wypoczynek? No, nie planowałam jakichś większych wyjazdów, ale pewnie do Poleńczyka, tam nad jeziorem sobie pojadę. Nie się ze znajomymi, trzeba odpocząć. Będę ćwiczył piłkę nożną i tam sobie trochę pogram u babci, będę tam różne gole strzelał i bronił różne, nie, będę różne miał style gry, będzie bardzo dobrze, będę tak, bo ja jestem mistrzem piłki nożnej po prostu. Jednak jest bardzo ładny, jest galeria nowa. Można pójść do sklepu, pewnie. Gdybyś miał polecić komuś z zewnątrz miejsce w Sanoku, to jakie? Zamek, Rynek Galicyński, skansen zwiedzić. Myślę, że pojedziemy do Zakopanego najprawdopodobniej. Takie były małe plany. No, ale to jeszcze nie jest pewne. Ale to zależy od pogody i myślę, że jak pogoda dopisze, to na Węgry też pojedziemy. Wiadomo, skansen słynny. Chyba tyle, prawda? Z tego co wiemy. W okolicy Solina, jezioro Solińskie, bardzo fajnie jest taka plaża, co prawda kamienista, ale można się wykąpać. Wypoczynek przede wszystkim. No, wyjazdy gdzieś za granicę może, na Węgry. Aktywnie. Ładna pogoda się robi, można gdzieś pójść. A co to znaczy aktywnie? No to sport przede wszystkim. Na żagle ja na przykład chodzę. Zwiedzić skansen? Na Can? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zamek, muzeum. Jadę na Węgry. Do rodziny. A tutaj w Sanoku? Nie wiem, nie ma żadnych atrakcji na razie. Dorobić sobie trochę na wakacjach, na studia i w ogóle. A wypoczynek? A wypoczynek w międzyczasie, weekendy. Pewnie gdzieś się pojedzie na jakiś weekendzik za miasto. Nie będziesz tęsknił za szkołą, za kolegami? No trochę będę tęsknił. Ale pewnie grając w piłkę lepiej, nie? Tak, w piłkę grając jest lepiej. No to super, to piona. tvpodkarpacie.pl